Dzień dobry wszystkim. Witamy z Marzenką. Witajcie. Witamy z Marzenką. Z kempingu. Z kempingu w Marinę. Goling. Goling, tak? Nie, Goling. To jest miasteczko Goling. No mówię, miasteczko Goling, tak. Kemping Marina. Miasteczko Goling, kemping Marina, tak. Bardzo fajne, śliczne. Zapłaciliśmy 34 euro wczoraj. I z takim widoczkiem, wczoraj tego widoczku tak nie bardzo było widać, ale widoczek jest taki, tam u góry jest krzyż. Jest godzina 9.30. I wyruszam. 9.30, 31 lipca. Wyruszamy, jedziemy w kierunku Garmisch-Partenkirchen. Na razie. Tam jest 30 parę kilometrów. A potem zobaczymy, co dalej. Jaka będzie to będzie na tyle. Nie, myślę, że nie. Marzenka sobie doskonale radzi. Jest bardzo dzielna. Chociaż to dla niej pierwsza przygoda na rowerze, ale walczy ze stresem i z przeciwnościami. Tak, największy stres to Dariusz mi zapodaje. Same góry, przed nami same góry. Już od wczoraj tylko zgrzęcie. Ale mam teraz boleści żołądka i przez kogo. Ale jakbym ci powiedział, że przed nami płaski teren, to potem miała być do mnie pretensja, że cię nie uprzedziłem. Dobra. Wiem, że to walpa. Nie, no jest wesoło z Marzenką, naprawdę. Bo nie wiadomo, co powiedzieć. Od samego rana była jak skowronek, biegała tam i z powrotem otwierała mi namiot dużo 6 rano tymi zasuwakami. Nakręcona jak wiewiórka. Za długo spałem. Nakręcona była jak wiewiórka po Red Bullu, no a teraz się stresuje. Da sobie radę. Jest bardzo dzielna. Gotowa? Gotowa. No gotowa na przygodę, dobra. Resztę dalej z trasy meldujemy się. Już po wyjeździe z kempingu takie widoczki. Wdrapaliśmy się na taką przełęcz. Tu jakiś jest, nie wiem co to jest. Jakieś tablice. Goling, Salein. Nie wiem, o co to chodzi. Jakiś rycerz daje kwiaty jakiejś pannie. I tu jeszcze jakiś kościółek też na szczycie. No teraz będziemy jechać w dół. Co tam? Cały mnie, cały rower. Co ci się działo? Zapierdzielają ulicą ci rowerzyści, jak oni się nie boją, boją. Będziemy przejeżdżać przez tunel. W dole płynie rzeczka. Kładeczka, a my jedziemy tutaj. Przejedziemy chyba na drugą stronę ulicy. Most kolejowy jakiś. A my wjeżdżamy znowu w kolejny. A, taki tunelik, taki byle jaki. Jedziemy chwilowo, znaczy już ze 2-3 km. Na razie Alpe Adria prowadzi taką drogą. Jest troszkę ruchliwa, ale bezpiecznie. Jest wydzielony pas, kierowcy wiedzą, kogo mogą spotkać. Na stop tu rowerzyści jeżdżą, także zachowują bezpieczny dystans, także nie ma strachu. Marzenka troszkę się boi, bo ona nie lubi takich dróg, ale daje radę. Dzielna jest. Masz
Marzenka wypatrzyła na tej górze kolejkę, no faktycznie. Skąd ona idzie, to ci powiem. Nie wiem właśnie. O, i tu jest taka, stacja. A teraz dojeżdża do dolnej stacji ten wagonik. Czyli taki kawałek? Kawałek taki, no niedaleko jest, ale... I tu jest widoczek na zamek. Marzenka już u góry. Zapycha na tym elektryku. Marzenka pojechała na ten zamek. Ja zostałem pilnować rowerów, bo nie ma gdzie. Nie ma jakiegoś miejsca, żeby je zaparkować bezpiecznie. Pani powiedziała, że na własną odpowiedzialność możemy zostawić. Ona też nie ma jak tych rowerów tam pilnować, nam zerkać na nie. Dlatego przeprowadziliśmy demokratyczne losowanie. Kto wyciągnie krótszą zapałkę, to pilnuje rowerów. Ja wyciągnąłem krótszą, a dopiero potem się okazało, że Marzenka zrobiła obydwie krótsze. I tym sposobem pojechała na górę. To jest cwany lis, no. Ale wiem, że ona kocha zamki, to nie mam jej tego za złe. Tutaj ta kolejka prowadzi na zamek. A i tu zwiedzanie, bo są jeszcze trzy muzea, ale nie wykupowaliśmy biletu na muzea, bo nie ma po prostu też na to czasu, żeby wszystko zwiedzać, ale sam sobie dziedziniec tam zwiedzi, nakręci panoramę. Tu jest trasa piesza, ponoć 20 minut się idzie, tu, bilet kosztuje 12 coś tam z groszami, bo wtedy nie płaci się za kolejkę, ale no też trzeba by rowery zostawić, tak, żaden zysk. Stamtąd się wchodzi na górę na nogach. Nie wiem, lecie. Nie, dziedziniec. Chyba z tej wieży jest najlepszy widok. Muszę tam coś znaleźć. Mały balkonik. Ale wieje. O, rzeka jest. Zobaczcie. Kolor ma dziwny, taki zielonkawy. Tam jest parking, a na parkingu czeka Daruś. W tamtą stronę mam jechać. Na tą górę. Marzenka zjechała z góry, była tam na tym zamku, a jest niezadowolona za bardzo. Ja pilnowałem roweru, bo wyciągnąłem krótszą zapałkę. Dopiero potem się okazało, że obydwie były krótsze. Teraz nie chcę przekupić ciasteczkami. Dobrze, już nie pojechał. Marzenka, tam nic ciekawego nie było. Jechaliśmy z góry, spod tego zamku, jakieś miasteczka.
Nie pamiętam nazwy, ale bardzo ładne. Gdzie? Marzenka poszła do tego sklepu, supermarketu, pod którym stoimy. A w tym domu, w którym jest supermarket, ten dom jest historią. To jest 1884 na tych drzwiach. To jest historia tego domu. Karbunia, że ładne miasteczko na tle tych gór. Ładna mieścinka, tak jak większość tutaj zresztą. Zadbane, czyściutko. Jemy śniadanko z takim widoczkiem. Śniadanko takie. Bardzo późne śniadanko. Halarotnia? Paralotnia, no. Halarotnia. Tak. I tutaj zachowuj jeszcze zakręć ten kościółek żółty. Palarotnia, tak. Marzenka mówi, że to jest palarotnia. I on tam sobie fruwa ten palarotniarz. Tylko teraz widzisko straciłem. Jest, o, jest, 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 widzę. Matko, ja się nie boję tak wysoko. Jakby się nie boi tak wysoko, no bezpiecznie miałby, by tak nad ziemią latał, nie? Jakby cały czas już się rozbiegał. Jakby się cały czas rozbiegał, jakby na przykład miał tak z metr, no to by było bezpiecznie. Ale wiesz, na tym alpanu, no to jest takie niebezpieczne. A co to za różnica, czy spadnie na Alpę, czy na glebę normalnie rypnie? Może ma jakieś specjalne ubezpieczenie? Może. Ale ładny. Widoczek ma ładny na pewno. Tu jest, a tam jest ten jeszcze zameczek, przed, na którym była niedawno Marzenka. Zygary. Dobra, jedziemy dalej. To był Warfen, ale chyba wszyscy przejeżdżają na szlaku Greenboro. Tu jest do ładowania akumulatorów rowerów elektrycznych. Jakbyśmy to zauważyli w ostatniej chwili, Marzenka ma naładowany prawie. Chyba, że chcesz podpiąć, Marzenka? Na chwilę. To przy takiej knajpce. Może to komuś pomoże. Jest tabliczka tutaj na słupie. Tutaj, tylko z drugiej strony jest napis e-bike energy. I spojrzałem w lewo, a tu jest na ścianie takie coś. Taka skrzyneczka do ładowania elektryków. Taki mamy widoczek. Myśmy jechali chyba między tymi dwoma pasmami jakby tych wysokich gór Alp. Tak jakby środkiem, tą dolinką. Teraz one zostają chyba za nami, nie wiadomo, czy jeszcze się pokażą, ale pięknie to wygląda. A my teraz jedziemy tu przez most i w prawo. I z tej strony mamy taki widoczek, takie trochę łagodniejsze te góry. Ale zobacz, tam tak się na mnie tam. Gdzie? Za krzaków znowu wychylają się wysokie, Marzenka mówiła, może. Tak, wszystko wypatrzy. Wypatrzyła wysokie za krzaków, łypią na nas. Tam widać, Daruś. Gdzie? Między tymi zielonymi taka dziurka jest i tam już widać coś podejrzanego. Tam widać podejrzane góry, co? No, też takie wielkie. Aj. To chyba nam się nie upiecze jednak. Marzenka marzyła o tym, bo mówi, kurde, już się kończą w górę, ja dopiero się rozkręcam. Już jestem po jednym wypadku. Po jednym wypadku, dziurawa noga, ale... Po trzęsących się ze strachu rękach. Do wesela, czyli do 26 sierpnia się zagoi. Teraz przejechaliśmy na drugą stronę rzeki Salzbach, tam jest za krzaczkami. A my jedziemy w stronę Bischofshofen. Hello. No i takie widoczki.
Marzenka. Mam cię na oku. Ja ciebie też. Willkommen Bischofshofen. Kraina skoków narciarskich. Jechaliśmy do Bischofshofen, jeszcze nie do samego może miasta, ale już do może regionu, nie wiem. Potem pojedziemy chyba do Sankt Johann, chyba taka mieścina. I tam może się rozbijemy na kampingu. I takie miejsce jeszcze na naszej trasie, już jesteśmy prawie w Bischofshofen. Bischofshofen, tak. Tu jakaś wieżyczka jakiegoś kościoła, tylko łypie na nas za drzew. Tutaj te majestatyczne góry widać. No pięknie, tu jakieś jeziorko jeszcze takie turkusowe. Matko, ile tu jest ryb? Coś ty. Patrzcie, ile ryb, matko. To jest to niemożliwe. Jakieś miejsce bajkowe. Ale kurde, miejscowa. Aż kuźwa, szkoda. Takiej zostawy. Woda jest fajna, cieplutka. Bo jakie tutaj bolok. O, jaki straszny bolok. Oj, 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 oj. To jest nic porównane z moim paznokciem. No, paznokieć też, bo jaki paznokieć zrypany. Ładne i teraz. No, ładne miejsce, nie? Kurde, jesteśmy szoknięci. Naprawdę, jest przepięknie. Jak z bajki. No, jak z folderu. Tak, jak z folderu. No, tutaj ta perspektywa to jak z folderu, naprawdę. Kościółek jakiś wyłypie za drzew, kurde, i piękne góry. Jestem pod skocznią narciarską Bischofshofen. Tutaj chyba ostatni raz triumfował chyba w 20 roku Dawid Kubacki. Zobaczył, tam taka tablica chyba jest z nazwiskami zwycięzców. W 2022 roku chyba Dawid Kubacki triumfował. To się na tej skoczni odbywa jeden z konkursów słynnego turnieju czterech skoczni. No to jest cała ta infrastruktura. Marzenka miała zamek, a ja mam skocznię. No tu jeszcze jest taka tablica pamiątkowa ze zwycięzcami wszystkich konkursów. Recknagel, Recknagel, Adam Małysz raz. Dwa razy Kamil, 103 razy, przepraszam, 2017, 2018, 2021. Roju Kobayashi ostatnio i Dawid Kubacki 2020. No tu jest ten cmentarz, który widzą skaczkowie, jak stoją na belce. Jesteśmy w Bischofshofen, w centrum jakby. To jest ten kościół, który widzą skoczkowie, siadając na belce. Tu jakieś chochoły. Kula ziemska z drzewem w środku. Będziemy jechać w kierunku miejscowości San Johannes, coś tam. Jest godzina 19. Już jesteśmy na kempingu rozbici. Rozbici fizycznie i psychicznie rozbici. Marzenka jest zmęczona, biedna moja. Ale daje dzielną radę. Dzielnie daje radę. Nie wiem, czy daje. Daje, debiut ma straszny. Dzisiaj chyba ten kryzysowy dzień, ale dopiero po południu. Kryzysowy ma dzień, ale daje radę. Z uśmiechem ten kryzys przyjmuje.
40 km zrobiliśmy, ale było troszkę pod górkę. Znaczy troszkę, no było dość pod górkę. No ile? 5? Pół kilometra prawie w pionie. No, ale było tak dość przyjemnie czasami też, tak? My jesteśmy już tutaj rozbici, zaraz idziemy się kąpać. Tylko kosztuje 35 euro. Dodatkowo jeszcze 2 euro prysznic. To jest, to ten pójdzie do ładowania. Troszkę tak to jest nie w porządku, że ten prysznic dodatkowo płatny, no ale... Jeszcze tylko 6 minut. Jeszcze tylko 6 minut. Najgorsze. Jeszcze tylko 6 minut. To jest najgorsze. Jak to umyć włosy w ciągu 6 minut? Nie. Dla kobiet powinna być w ogóle inna opcja. Dla kobiet to w ogóle powinno być bezpłatne. Dla kobiet powinna być inna opcja, proszę. No. Powinno być tak, prysznice dla facetów i prysznice dla kobiet. Całkiem inna opcja dla kobiet. No, ale może ktoś to kiedyś weźmie pod uwagę. Dobra, jakbyśmy się nie odezwali, to do jutra.